Szanowni Państwo, Podkarpacka Izba Rolnicza wita wszystkich na nowo wybudowanym targowisku w Strzyżowie. Bardzo serdecznie Państwa witamy. W dniu dzisiejszym Podkarpacka Izba Rolnicza organizuje piknik drobiowy tu właśnie na targowisku w Strzyżowie. Pozwólcie Państwo, że bardzo serdecznie w Waszym imieniu przywitam burmistrza miasta Strzyżowa, pana Waldemara Górę. Serdecznie witamy na naszej imprezie, na naszej pikniku, na promocji mięsa drobiowego. Właśnie za chwileczkę będziemy otwierali tą uroczystość. Witam bardzo serdecznie wiceburmistrza miasta Strzyżowa, pana Pawła Midurę. Jest z nami również wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej i bardzo serdecznie witamy pan Jerzy Bator. Jak również członek zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej pan Piotr Suski. Szanowni Państwo, zanim oddamy głos osobom, które będą opowiadały, które będą Państwu przedstawiały właśnie tą imprezę, którą tutaj dzisiaj Podkarpacka Izba Rolnicza organizuje. Jeszcze raz w imieniu prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej, pana Stanisława Bartmana, który tutaj później dojedzie, chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział. Będzie czas na podziękowanie dla kół gospodyń wiejskich, będzie czas na degustacje i szereg innych atrakcji, o których nam tutaj później powiedzą zarówno pani dyrektor, jak i pan Artur Warzecha, pracownik Podkarpackiej Izby Rolniczej, który będzie tutaj opowiadał o właśnie mięsie drobiowym, o polskim mięsie drobiowym. Warto go spożywać, bo posiada dużo wartości odżywczych, dlatego dzisiaj Podkarpacka Izba Rolnicza promuje polskie mięso drobiowe. Szanowni Państwo, jeszcze raz witamy Państwa i rozpoczynamy nasz piknik, nasze święto polskiego mięsa drobiowego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dzięki Podkarpackiej Izbie Rolniczej, dzięki staraniom pana dyrektora Wiesława Lady, za co bardzo serdecznie dziękuję, dzisiaj możemy oficjalnie po kilku latach starań otworzyć nowy plac targowy w Strzyżowie. Plac, który, targowisko, które było oczekiwane od wielu lat, przez dziesiątki lat, to miejsce było podróżnicze. Ostatnie lata jest to plac targowy, który nazywany placem targowym przy ulicy Tunelowej, natomiast nie spełnia on dzisiaj standardów takich, jakich wszyscy oczekujemy. Wierzę mocno, jestem przekonany, że to miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy, które dzisiaj oficjalnie otworzymy, będzie spełniało wszelkie wymogi i wymagania tych, którzy tu będą handlować, którzy będą sprzedawać, jak i również tych, którzy będą kupować. Marzeniem moim, nie tylko moim, jest, aby to miejsce stało się takim naszym wspólnym zielonym rynkiem. To miejsce, aby stało się właśnie miejscem handlu codziennego, nie tylko wtorkowego, który w tradycji Strzyżowa jest zakorzeniony, że we wtorki mamy plac targowy, ale również mam nadzieję i wierzę w to mocno, będę do tego przekonywał wszystkich i handlujących, i kupujących, sprzedających, aby właśnie to miejsce stało się miejscem, gdzie będziemy mogli kupić takie przysłowiowe jajko, ser, mleko i tak dalej, i tak dalej. Bardzo w to wierzę i myślę, że również wszyscy ci, którzy będą tutaj przebywać, będą chcieli z tego miejsca również w taki sposób korzystać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panie dyrektorze za to, że właśnie możemy tak oficjalnie, może nie z pompą, ale bardzo wyraziście otworzyć to targowisko w Strzyżowie, oczekiwane od wielu, wielu lat. Dzięki Podkarpackiej Izbie Rolniczej serdecznie dziękuję.